Na środową sesję Rady Miasta jej członkowie musieli odrobić lekcje z miejskiej oświaty i odrobili. Podczas krótkiej dyskusji nikt nie miał wątpliwości co do sensu utworzenia w Legionowie trzech nowych gimnazjów. Również dlatego, że jak na 50-tysięczne miasto trzy dotychczasowe to było trochę za mało. Są głosy pojawiające się, że tak naprawdę to zmniejszy bezpieczeństwo tych uczniów z podstawówki, ale tak naprawdę jak życie pokazuje jest chyba odgodnie. Przeniesienie tych młodych ludzi w bardzo trudnym wieku dojrzewania do innego środowiska powodowało, że mieliśmy problemy z młodzieżą. Teraz za sprawą umieszczenia podstawówek i gimnazjów pod jednym dachem takie zjawisko ma szansę zniknąć. Jednogłośną decyzją radnych gimnazja pojawią się w szkołach numer 1, 5 i 6. Finansowo legionowski budżet jest na to gotowy. Do oświaty zawsze dokładamy. To nie są na szczęście duże pieniądze, to jest rocznik o 200 tysięcy, ale to jest najlepszy moment. W związku z tym, że te nowe gimnazja tworzymy w tych placówkach, które są właśnie w tej chwili, kończy się ich rozbudowa, to tam tak czy inaczej musielibyśmy zakupić wyposażenie. W związku z tym zakupimy je odpowiednio do wieku uczniów, którzy będą się tam uczyli. Chodzi głównie o wyposażenie bibliotek oraz pracowni biologicznych, fizycznych i chemicznych. Głośny ostatnio demograficzny niż urzędnikom niestraszny. W Legionowie rodzi się tak 550 dzieci co roku, plus mamy jeszcze takich spadochroniarzy z gmin sąsiednich, szczególnie z Jabłonny. Także tutaj nawet mimo rozbudowy, to potężnej rozbudowy, szczególnie w ostatnich dwóch latach placówek oświatowych, to dzięki tej rozbudowie mamy szansę trochę tą reformę, która w kontekście gimnazjów naprawdę nie była najlepsza, trochę te złe jej skutki zniwelować. Co się tyczy oświatowych reform, w przyszłym roku trzeba będzie zadbać o miejsca dla idących do szkół sześciolatków. Na wszelki wypadek wiosną miasto planuje kampanię promocyjną mającą zachęcić rodziców do tego, by ze swych maluchów uczniów zrobili już od września. Chcemy pokazać, że szkoły są przygotowane, odpowiednio wyposażone, mają odpowiednią kadrę. Oczywiście zachęcamy tych rodziców, których dzieci w przedszkolu po poddaniu badaniu przez psychologa będą miały takie świadectwo gotowości do podjęcia nauki. Ostatnią z planowanych przez ratusz zmian w miejskim systemie oświaty jest przemianowanie połączonych gimnazjów i podstawówek na zespoły szkół. Zdaniem pomysłodawców taki zabieg usprawni zarządzanie tymi placówkami.